Siemaneczko, z tej strony Kura Workout. Dzisiaj sprawdzimy, na ile silne są moje bicepsy. Aktualna moja waga to jest 81 kg. Jeżeli chodzi o uginanie sztangi, bo tego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek, nie trenuję, nie robię w ogóle uginania sztangi, więc zobaczymy tak naprawdę, jak przekłada się kalistenika, siła z drążka, siła z podciągnięć na uginanie sztangi. Ciekaw jestem, jaki wynik zrobię. Teraz obecnie jestem na redukcji, więc troszeczkę mniej siły mam ogólnie na treningi. Na przykład wyciskanie na klatę w porównaniu do tego, jak miałem 90 kg, spadło mi, tak myślę, o około 15-20%, jeżeli chodzi o max. No ale zobaczymy, jak to będzie z uginaniem, bo uginania nie robiłem, gdy ważyłem 90 kg, czyli w szczycie tej mojej masy, tylko postanowiłem, że zrobię je właśnie teraz, czyli jak już ważę 9 kg mniej, a jeszcze 6 kg jest do celu, czyli docelowo te 75 kg chciałbym ważyć i być dobrze wyciętym. Na razie idzie bardzo fajnie redukcja i lecimy z tym dalej. A teraz zaczynamy rozgrzewkę. Na początku od samej sztangi, żeby bicepsy były dobrze dogrzane. Ogólnie takie uginanie sztangi jest to bardzo, wydaje mi się, kontuzjogenne. Duża szansa po prostu jest na kontuzję przy tym ćwiczeniu, z tego względu, że jest to mocne obciążenie na partię mięśniową, która nie do końca jest do tego przyzwyczajona, tym bardziej, że nie robię tego na co dzień. No i tak jak mówiłem, będę rozgrzewał sobie na pewno przedramiona, bo one będą tutaj mocno pracowały, ta sztanga się nie obkręca. Wydaje mi się, że na sztandze, która się obraca, troszeczkę łatwiej wprowadzić w ruch ten ciężar i jakby dogiąć tą sztangę niż na takiej sztywnej. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale tak mi się zdaje. Nie jestem profesjonalistą, jeżeli chodzi o tego typu ćwiczenia, bo jak wiecie, zajmuję się kalisteniką. No i będę starał się robić to w takiej poprawnej formie, żeby faktycznie pracować jak najbardziej bicepsami, czyli plecy, dupa ciągle będą tutaj oparte o drzwi. No i na początku kilkanaście powtórzeń. Sama sztanga waży 9 kg, ważona była na wadze. Czyli taka damska wersja. Ale już niedługo będę zmieniał ciężar, bo ciężar, będę miał fajną klateczkę profesjonalną. No i kolejny okres, może masowy, bo jeszcze nie wiem, czy będę do końca robił. Jesień, zima, bardziej można powiedzieć, że ta zima. Z tym, że ta masa już teraz na pewno będzie wolniejsza, nie będzie to taka chamska masa jak w tym roku. Będzie na nowym sprzęcie, więc zobaczymy, jak to będzie szło wszystko. Ogólnie sylweta już się docina, robi się naprawdę bardzo fajnie. Damy sobie po piąteczce, na spokojnie, nie ma co wariować. Troszeczkę przedramiona. Teraz sobie założymy dyszki, czyli będzie 29 kg razem ze sztangą. Przed testem zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka, żeby być na bieżąco, a tymczasem lecimy ze sprawdzianem. Powoli robi się poważnie, dlatego zakładam sobie usztywniacze, żeby ten nadgarstek był troszeczkę sztywniejszy. Ostatnio zacząłem robić sobie troszeczkę elementów, trochę handstandów, trochę planczy, więc te nadgarstki troszeczkę mnie bolą, bo nie są jeszcze aż tak przyzwyczajone do tych elementów, do tych obciążeń, ale już jest fajnie, czuję, że przy tej wadze 81 kg w stosunku do tego, jak na przykład ważyłem 85 kg, 86 i próbowałem elementy, jest naprawdę sporo lepiej. Zrobiłem sobie może, nie wiem, 3-4 treningi pod elementy, ale naprawdę wyczucie już w tych elementach jest dużo, dużo lepsze. Powoli wracam, no i czym będzie mniejsza waga, tym oczywiście będzie sporo lżej.
No i co? Zaczynamy sobie teraz troszeczkę zwiększać ciężar, bardziej. Nie będziemy tak mega stopniowo wchodzić, bo stracę dużo sił, jakby robił dużo powtórzeń z małymi ciężarami i będą o mało kilogramów jakby zmiany. Usztywniacze jak coś i magnezja, którą sobie smaruję dłonie, dostępne są na kurasport.pl, więc wbijajcie, jeżeli potrzebujecie tego typu akcesoriów. Oczywiście też jest sprzęt treningowy typu drążki, poręcze, ekspandery treningowe, które są hitem i wróciły na sklep, więc znowu możecie sobie je kupić. Lecimy. Teraz jest 39 kg. O, trochę ciągnie ten ciężar do przodu. Teraz jest czas dla Was, żebyście może zgadli, założyli, jaki ciężar dam radę dzisiaj ugiąć na bicepsy. Tak jak widzieliście, forma, pod ścianą ciągle jestem oparty, tyłek przy ścianie, plecy też nie mogą się oderwać od ściany. No i zobaczymy, jaki ten wynik będzie. Dlatego teraz w komentarzach dawajcie swoje typy, co sądzicie, ile kilogramów kura da radę pocisnąć. I lecimy, teraz zakładamy 20. Czyli będziemy 49 kg. Jedna dwudziecha. Magnezja na łapy. No i tutaj mamy 49 kg. Czyli ciężar już taki dosyć spory, jeżeli chodzi o bicepsy. Wychodzi 25 kg na łapę. No i lecimy. Tutaj troszeczkę szerokość na tym gryfie mi nie odpowiada, w sensie to ryflowanie, czyli ta chropowata powierzchnia, w której jest lepszy chwyt, mogłaby być troszeczkę bardziej pociągnięta jeszcze do środka, bo mój chwyt jest taki, że dwa ostatnie palce są na tej gładkiej powierzchni. Wydaje mi się, że najbardziej komfortowy jest taki chwyt, a żeby był dobry chwyt, no muszę tutaj łapać troszeczkę szerzej niż barki i myślę, że ta siła troszeczkę tutaj jest mniejsza, ale nie ma co narzekać, lecimy. Tu już nadgarstki muszą pracować. Dobra, mamy to. 49 kg, poszło luźno, nie było żadnego oderwania od drzwi. Jestem ciekaw właśnie, czy na redukcji, bo na masie to na pewno bym zrobił, bo w klacie poszło dużo siły. No, bicepsu nie trenowałem akurat w okresie masy. Ale no i w sumie teraz też tego bicepsa mniej trenuję niż jak za czasów zawodów street workout, bo tam chociażby wchodziły jakieś tam pull-upy na jedną rękę, hefesto wchodziło, gdzie hefesto jest naprawdę elementem takim, gdzie bicepsy mocno trenuję. Elementy statyczne typu planche na prostych ramionach również bicepsy trenuję, więc tam w tym trybie, jak u WK się testowałem, te bicepsy jednak były trenowane, więc też może być tak nawet, że wtedy zrobiłem lepszy wynik niż teraz, ale to się okaże dopiero. Bo tak jak mówiłem, w okresie masy bicepsy nie były robione, z tym, że no, cała masa siły mi na pewno dodała trochę, ale teraz z drugiej strony jestem na redukcji, więc no, jestem na deficycie kalorycznym, więc teoretycznie tej energii, tej siły powinno być mniej niż na normalnym zapotrzebowaniu, gdy byłem u WK. Trochę namieszałem, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Lecimy dalej. Teraz sobie... Teraz myślę, co zrobić w sumie, wiecie? Myślę, że dodam sobie jeszcze tak, żeby dogrzać się dobrze, 5 kg, czyli po 2,5 na stronę. Będziemy mieć wtedy 54 kg. No i potem będę próbował przeskoczyć ten wynik, który zrobiłem u WK. Zobaczymy, jak pójdzie. Lecimy. Magiczne krążki, 2,5 kg dodane, mamy 54 kg. To nie jest ciężar, który będzie mnie wprowadzał pod kątem siłowym, bo tutaj mogę się już troszeczkę męczyć, bo jest to, wydaje mi się, dosyć blisko mojego maksa, ale jest to ciężar, który po prostu lepiej dogrzeje moje bicepsy, bo czuję, że jakby potrzebuję tego do wykonania próby w okolicach mojego maksa, tak żeby się po prostu nie uszkodzić. Lecimy. No teraz jeszcze dosyć krótkie przerwy robię, bo około 2 minuty pomiędzy próbami. Myślę, że przed tą finalną próbą te 5-7 minut przynajmniej odpoczynku będzie musiało być. Tutaj też przy bicepsie lekko unoszę te barki. Nie wiem, jak jest, szczerze mówiąc, w uginaniu, czy te barki i łopatki mają być ciągle w depresji i cofnięte, tak żeby faktycznie tylko biceps pracował, czy można sobie troszeczkę podnieść te barki. Nie jestem specjalistą, jeżeli znacie się, to dajcie znać w komentarzu, jak jest na takich zawodach, jak się powinno robić 100% technicznie i wtedy może potrenuję kiedyś i zrobię w takiej już typowo pro formie. No i tak jak mówiłem, teraz odpoczyneczek, zrobię sobie 5 minut, albo 7 i spróbujemy swojego maksa przebić.
którego już zrobiłem jakiś czas temu, a maksem u WK był ciężar 60 kg. I tam może leciutki zapasik jeszcze był, bo to 60 kg pamiętam, że poszło mi lepiej niż 57 kg. Bardziej dynamicznie wystartowałem po prostu i no lepiej mi ten cały ruch poszedł. Tak samo jak w muscle-upie, tak samo jak w pociągnięciu na jednej ręce. Jeżeli start mamy dobry, to potem cały ruch jest po prostu nam łatwiej wykonać, bo już jesteśmy w fajnym ruchu. To tak samo jak ściągnięciem samochodu. Jeżeli wystartujemy ten pierwszy ruch, czyli pierwsze popchnięcie, żeby te koła się ruszyły, to będzie nam łatwiej go ciągnąć już później, a jeżeli będziemy się męczyć i wolno wystartuje ten początek, to przełoży się to na cały ruch ciągnięcia. Także lecimy pierwszą próbę z moim rekordem. Mamy tutaj tak, 20 kg, 5 kg, 2,5 kg. No i z tej strony oczywiście to samo. Także mamy łącznie tutaj 64 kg, czyli 4 kg więcej niż mój max. Także teraz mamy ustawiony właśnie ten szerszy kąt. Jak widać, no, jest dosyć szeroko, widać sporo. I ustawiłem kamerę tak, żeby po prostu, żebyście mogli zobaczyć, z jaką techniką to robię, no i żebym ja też mógł sobie zobaczyć, jak już wykonam tą próbę. No i co, lecimy. Próbujemy robić rekord, 64 kg. Aż się kręcił w głowie zrobił, powiem wam, że ta końcowa do dociśnięcia była ciężka i bicepsy, no tutaj już poczułem. Zaraz zobaczymy jak z formą. Patrząc na nagranie po tej próbie, wydaje mi się, że technika jak najbardziej akceptowalna. Tyłek był przy drzwiach, plecy były przy drzwiach, no i z bicepsów było to pociągnięte. I na koniec jeszcze raz zapraszam na mój sklep kurasport.pl, gotowe treningi domowe, na których zrobicie bardzo fajną formę, będziecie wzmacniać podciągnięcia, pompki, dipy, będziecie budować sylwetkę, można się na nich odchudzić, jak i przybrać na masie mięśniowej. To wszystko zależy oczywiście od treningu i od waszego odżywiania, więc też macie tam gotowe jadłospisy, macie też kalkulator zapotrzebowania na mojej stronie, gdzie możecie sobie wpisać swoje parametry, swoje dane, co robicie, jak trenujecie i ten kalkulator podpowie wam, jaką dietę, jaką kaloryczność powinniście wybrać. No i oprócz tego sprzęt treningowy do treningów domowych. Przypominam, że ekspandery treningowe, które są bestsellerem obecnie, znowu są dostępne na sklepie. Na kod KURA macie minus 10% na wszystkie suplementy firmy Olimp. Link do sklepu Olimp, link do mojego sklepu macie w opisie. Na dzisiaj to tyle. Siła z wami i do kolejnego odcinka. Piona!